występują. Na przekór przeznaczeniu. Gdy się pakowałem, Rigoberto nie pisnął słowa. Był szczęśliwy, że odchodzę. Coś takiego nigdy bym nie przypuszczał. To niesprawiedliwe. Byliśmy razem tyle lat. Gdy człowiek ma kłopoty, ludzie odwracają się od niego. Nie musisz mówić. Moi przyjaciele nie odbierają telefonów. Pewnie boją się, że poproszę o pieniądze. Nie wierzę, że ludzie są tacy interesowni. Każdy zbiera, co zasiał. Chcesz powiedzieć, że to nasza wina? Nigdy nie potrafiliście dobierać przyjaciół. Otaczaliście się próżniakami kochającymi pieniądze i życie towarzyskie. Wybacz, ale Rigoberto taki nie był. Przynajmniej tak myślałem, teraz sam nie wiem. Uspokój się. Niech płacze. Wyrzuć to z siebie. Bez przesady. Przestań robić dobrą minę do złej gry. Na złamane serce najlepiej się wypłakać i wypić kieliszek. Proszę. Nie masz whisky? Do dna, śmiało. Śpiewaj ze mną, wyrzuć z siebie żal. Myślisz? Na zdrowie. Powoli. Jeszcze się trzymam. A niech to moje plecy. Wszystko w porządku, tak? Żal mi go. Gdzie będziecie spać? Spokojnie, prześpimy się na kanapie. Ugotuję rosół, bo jutro będziesz mieć kaca. Świetnie. Dziękuję, że przyjęłaś ich pod swój dach. Zawsze możesz na mnie liczyć. Przestań wrzeszczeć. Cierpię. Ty nigdy nie byłaś zakochana. Sama nie wiem, co gorsze. Cierpieć z miłości, czy jej nie zaznać. Od dziś nie wierzę w miłość. Muszę stanąć na nogi, inaczej umrę z miłości.
Chcemy, żeby suknia była wyjątkowa i skromna, z długim trenem, diademem przy welonie i wspaniałym dekoltem na plecach. Armida ma piękne plecy. Czytałam, że wycięcie karo to ostatni krzyk mody. Wolałabym coś dyskretniejszego. To musi być coś boskiego, z kryształkami, perłami. Magdaleno, mogę cię prosić na chwilę? Jasne. Chodź ze mną. Nasze zasady się zmieniły. Musisz mi dać 20% zaliczki. Co? Nie mogę uwierzyć, że Mario mi to zrobił. Zna moją rodzinę od lat. Uszył mi suknię na 15 urodziny na maturę. Nie przejmuj się, mogę wypożyczyć suknię. Wypożyczyć? Włożysz suknię, którą ktoś nosił? To przynosi pecha. Chcę nową suknię. Cieszy mnie twój entuzjazm. Wybieranie sukni ślubnej powinno sprawiać nam radość. Więc zgadzasz się, abym poślubiła twojego ojca? A mam jakieś wyjście? Nie. Mój tata jest szczęśliwy. Wszystko wskazuje na to, że to jedyny ślub, który będę urządzać. Nie mów tak. Jak to sala jest zajęta na ten dzień? Niestety. Pokaż mi listę rezerwacji. To jasne, że nie jesteśmy tu mile widziani. Wiem, że to nie twoja wina. Od lat jesteśmy członkami tego klubu. Jak mogą nam to robić? Mają prawo odmówić. Pozwijmy ich. Mamy dość kłopotów. To gdzie urządzimy przyjęcie? Napijmy się czegoś i zastanówmy. Gdzie? Nawet nie pozwolą nam usiąść. Mam przyjaciół, którzy nas zaproszą. Nie zniosę kolejnego upokorzenia. Chodź, ja też jestem zdenerwowany. Brakuje jeszcze tylko, by zabrakło księdza. Ksiądz jest. To wystarczy. Ja chcę wielkie przyjęcie. Więc urządźmy je w szkole tańca. Dobry pomysł. A może w domu kultury? Podoba mi się. Możemy sprawdzić, ile to by kosztowało. To nie jest ślub, jakiego chcę. To jej ślub, nie twój. Gdy ukażą się zdjęcia w gazetach, wyjdzie na to, że jesteśmy biedni. Nie ukażą się. Nie mamy pieniędzy na fotografa. Poprosimy Foncio, by zrobił nam kilka zdjęć na pamiątkę. Z innej beczki. Chciałem wam powiedzieć, że chcę pozwać Rigoberto. Popieram cię. Poważnie? Możesz na mnie liczyć. To smutne, że wasz związek tak się kończy. Właśnie dlatego nie wychodzę za mąż. Bo nikt ci tego nie zaproponował i pewnie nie zaproponuje. Co ty możesz wiedzieć? To ja zawsze odmawiałam. Jak Red Miller zorientował się, że ona liczy na ślub, zwiał. Słyszeliśmy tylko pisk opon jego Ferrari. Jeśli dzwonisz, żeby mnie przeprosić, też. Ale dzwonię jako twój lekarz, nie przyjaciel. Muszę porozmawiać z tobą i Armidą. Przyjdźcie rano do mojego gabinetu, to pilne. Nie mów tak, bo ona nic nie rozumie. Magdaleno, ty zmywasz. Zrobiłam sobie manikur. Sądząc po twojej minie, masz złe wieści. O co chodzi? Cierpliwości. Zbyt długo się znamy. Czuję, że coś jest nie tak. Chodzi o mnie? Moje plemniki są do niczego? Są za stare, za wolne? Powiedz. Nie śmiej się. Nic z tych rzeczy. Ale z ciebie panikasz. Na pewno wszystko jest w porządku. On jest zdrowy jak młody bóg. Więc o co chodzi? Problemem nie jest on. Chodzi o ciebie.
Jestem chora? To coś poważnego? Chodzi o twoje jajniki. Według pani ginekolog nie produkują komórek jajowych. Co to znaczy? Szansa, że zajdziesz w ciążę, jest minimalna. Ciotka wychodzi za mąż? Prosiła, żebyśmy przyjechali i pomogli jej w przygotowaniach do ślubu. W tej chwili nie mogę wyjechać. Skorzystajmy z okazji i zróbmy sobie wakacje. Choć na chwilę zapomnimy o kłopotach. Nie mogę teraz wyjechać. Jest zbyt dużo problemów, którymi muszę się zająć. Przecież wiedzą, kim jest podejrzany. Kto to? Guillermo José. Ochroniarz? Tak. Dzwonią z policji. Powiedziałem, że nie mogę wyjechać. Przemyślałam twoją propozycję. Wyjadę. Pod warunkiem, że dostanę pieniądze w gotówce. Dostaniesz je, jak tylko wsiądziesz do samolotu. Świetnie. To będzie dziś wieczorem. Doskonale. To oczywiste, że jest głównym podejrzanym. Kłamał, że ma matkę i siostrę. Pomógł też braciom Janekę zdobyć pistolet. Akurat teraz wziął urlop i zniknął. Zna firmę i wie, gdzie są zamontowane kamery. Ta kobieta może być jego kochanką i wspólniczką. Na dodatek nagrania z kamer na drodze wyjazdowej pokazują, że często wyjeżdżał z miasta. Po co i dokąd? Bóg wie. Kapitan Silva? Tak, już jedziemy. Zbieraj się. Idziemy na spacer. Muszę zajrzeć do domu. Po co? Wyprowadzić psa. Nie pleć bzdur. Kapitanie, spójrz, co znaleźliśmy. Co to? Trup. Trup? Tak. Jak szybko go zidentyfikują i powiedzą, od kiedy tu jest? Odkąd go zabili? Chodzi mi o jego tożsamość. Manrique, jak szybko uda wam się ustalić, kim jest nieboszczyk? Jakieś trzy dni. Trzeba go wykopać. Coś jeszcze? Jest jakaś torba. Jestem pewny, że nie była pusta. Była pełna ziemi. Matko Boska, to nasza torba. Zgadza się. Kiedy oddacie nam pieniądze? Przykro mi, ale torba była pusta. Chwileczkę, gdzie są moje pieniądze? Sabía que adorarlos era placer y martirio.
delirio sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre. Felicito, soy yo, Mabel. Felicito, mówi Mabel. Chcę ci powiedzieć, że nadal cię kocham i robię to z miłości. Jesteś wolny. Obiecuję, że naszemu dziecku niczego nie zabraknie. Łapy na kierownicę. Wysiadaj, Lalun. Nie mam pieniędzy, puść mnie. Wsiadaj na motor. Co chcecie mi zrobić? Jedź. Armida, otwórz. Proszę, nie możesz tam siedzieć cały dzień. Powiedz jej coś. Armida, otwórz. Tata się martwi, ja też. Nie wyjdzie. Co jej zrobiłeś? Ja? Nic. Więc? Lekarz powiedział jej, że nie może mieć dzieci. Chcieliście mieć dzieci? Oszalałeś w twoim wieku? To byłyby wnuki, a nie twoje dzieci. Więcej szacunku. Nie zamierzam ci się tłumaczyć. Armida, otwórz albo wyważę drzwi. Zostawcie mnie w spokoju, nie chcę nikogo widzieć. Nie wyjdzie. Wyważę drzwi. Zwariowałeś, zrobisz sobie krzywdę. Masz rację. Wezwiemy ślusarza. Powiedziała, że chce być sama, uszanuj to. Tak myślisz? Tak. Masz rację, chodźmy. Muszę coś zrobić. Armido, nie możesz tam siedzieć w nieskończoność, otwórz. Już wiem, co zrobię. Chodź. Halo? Don Ismael, Ismael, co słychać? Nic dobrego. Martwię się. Coś z moją siostrą? Od wczoraj nie wychodzi ze swojego pokoju. Nie je i nie chce z nikim rozmawiać. Dlaczego? Lekarz powiedział, że nie może mieć dzieci. Matko Święta. To na pewno pomyłka. Pójdźcie do innego lekarza, zasięgnąć jego opinii. Świetny pomysł, ale jak wyciągnąć Armidę z pokoju? Mogę jakoś pomóc? Właśnie w tej sprawie dzwonię. Armida musi się wyżalić komuś, kogo kocha. Pomyślałem o tobie. Nie odbiera moich telefonów. I nie odbierze. Dlatego dobrze by było, gdybyś jeszcze dziś przyjechała. Myślisz, że to dobry pomysł? Jesteś jej siostrą. Błagam, przyjedź, to bardzo ważne. Znowu się spóźniłaś? Klienci są wściekli. Nie wiem, co im powiedzieć. Armida też się nie pojawiła. Nie tym tonem. Armida nie przyjdzie. Jest chora? Tak. Niezupełnie. Dowiedziała się o czymś. O czym? Sama ci powie, jeśli zechce. Trzeba odwołać zajęcia. Nie można. Klienci są wściekli. Wczoraj też je odwołaliśmy. Zgodnie z umową musimy zwrócić im pieniądze. Z czego? Kasa jest pusta. Co robimy? Niech ktoś ją zastąpi. Gdzie teraz znajdziemy nauczyciela tańca?
Nie umiem tańczyć chapetón, ale mam pomysł. Jaki? Zobaczysz. Rozchmurzcie się, mam dla was dobrą wiadomość. Nastąpiła drobna zmiana. Armida nie może przyjść z powodów rodzinnych. Wiem, że was to nie obchodzi, chociaż powinno. Jest wspaniałą nauczycielką tańca, ale skoro nie przyszła, to nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że zatrzymały ją ważne okoliczności. Dlaczego nas nie uprzedziliście? Tłumaczę, że zaszły nieprzewidziane okoliczności. Nie było na to czasu, ale przejdźmy do rzeczy. Przyszliście poćwiczyć, zgubić zbędne kalorie. Mam dla was propozycję. Wprawdzie to nie ciapeton, ale spodoba wam się. Będziecie zachwyceni. Co nam proponujesz? Nauczyłam się tego przed laty. To bardzo skuteczna metoda. Przyszliście ćwiczyć i spalać kalorie, żeby mieć płaski brzuch. Właśnie. Taki jak mój. Dzięki tej metodzie wasze brzuszki też takie będą. Dajcie mi chwilę, przebiorę się. Foncio, chodź, poćwicz z nami. Zgoda. Dobrze się bawiliście? Czekam na was jutro. Aleś ty nieśmiały, tańczyłeś z boku. Zaskoczyłaś mnie. Jesteś profesjonalistką, nie spodziewałem się tego. Domyślam się. Kto cię nauczył tak tańczyć? Na pewno nie ojciec, widziałem jak on tańczy. Nauczyłam się przypadkiem. Jako nastolatka chciałam popłynąć z przyjaciółkami wycieczkowcem. Tata się nie zgodził i nie dał mi pieniędzy. Ale mnie strasznie zależało, więc postanowiłam pracować na wycieczkowcu, by opłacić rejs. Prowadziłam zajęcia z tańca. Znałam tylko dwie choreografie, ale to wystarczyło. Myślałeś, że jestem rozpieszczoną panienką, która nic nie potrafi? Trochę tak. Kocham pieniądze i dobre życie, ale to nie znaczy, że jestem złym człowiekiem. Urodziłam się w bogatej rodzinie. Mam się zabić z tego powodu? Nie osądzam cię. Wręcz przeciwnie, rozumiem. Gdybym wygrał główną nagrodę na loterii, być może zachowywałbym się jak ty. Żartuję, nigdy nie będę taki jak ty. Rodzice byliby z ciebie dumni. Wątpię, uciekłam wtedy z domu i musiałam radzić sobie sama. To jak, zasłużyłam na obiad? Znowu? Zrujnujesz mnie, ale w porządku. Umieram z głodu. Wiem. Armida? Wszystko w porządku? Jeśli nie chcesz wyjść, trudno. Ale musisz coś zjeść. Przyniosłem ryż po chińsku, wiem, że go lubisz. Co ty na to? Nie chcę nikogo widzieć. Nieważne.
Zrobimy tak. Zostawię tacę pod drzwiami i odejdę. Policz do 10 i zabierz ją. Zgoda. Stawiam ją i odchodzę. Zacznij odliczać. Wybacz. Wiem, że jesteś smutna, ale przecież nie musimy mieć dzieci. Już mam dwoje. Wybacz, źle się wyraziłem. Chcę powiedzieć, że małe dzieci są śliczne, ale potem dorastają i są z nimi same problemy i zmartwienia. To zmartwienie, o którym marzyłam, zostało mi odebrane. Wiem, nie płacz. Mieliśmy też inne plany. Chcieliśmy wziąć ślub, podróżować, bawić się. Teraz nas na to nie stać. Skup się na naszym ślubie. Przykro mi, ale nie wyjdę za ciebie ani za nikogo. Nie mów tak. Nie wiem, czego chcę od życia. Możesz mnie zostawić samą? Felicito, mówi Mabel. Chcę ci powiedzieć, że nadal cię kocham i robię to z miłości. Jesteś wolny. Obiecuję, że naszemu dziecku niczego nie zabraknie. Nie możesz mi tego zrobić, oszalałaś. Poczta głosowa, numer jest niedostępny. Zostaw wiadomość po sygnale. Nie możesz wyjechać. Dziecko, które nosisz w brzuchu, jest moje. Nie zgadzam się na twój wyjazd, nie pozwalam ci na to. Co jest? Co? Twoja mina. Mam kłopoty, nigdy ich nie brakuje. Nic mi nie mów. Armida dostała złą wiadomość i popadła w depresję. Jeszcze dziś muszę do niej pojechać. Jedź, skoro siostra cię potrzebuje. Rodzina jest najważniejsza. Nie obchodzi cię, że wyjeżdżam. Pewnie chcesz się mnie pozbyć, przyznaj. Nie pleć bzdur. Dziwię się, że w tej trudnej sytuacji pozwalasz mi wyjeżdżać. Powinieneś błagać, żebym została. Z tobą można zwariować. Jeśli ci zabronię, oskarżysz mnie o egoizm. Masz rację. Prawdę mówiąc, nie chcę wyjeżdżać i cię zostawiać. Boisz się, że spotkam się z Mabel? Bądź spokojna. Ona postanowiła wyjechać. Dokąd? Nie wiem. Ale nosi w brzuchu moje dziecko. Jeśli to zrobi, nigdy jej tego nie wybaczę.
Aurora, zaczekaj. Co z tobą? Nie wiesz, że nie wolno ci się zbliżać do Mabel? Dlatego przyszedłem do ciebie. Wszystko dobrze z jej ciążą? Nic nie wiem. Chcę wiedzieć, czy dobrze się czuje, dobrze odżywia, wysypia. Zapomnij o Mabel. Nic z tego nie będzie. Wyjechała na zawsze. Jak to wyjechała? Dokąd? Nie wiem, po prostu wyjechała. Nie może mi tego zrobić. Już to zrobiła. Zostaw mnie w spokoju i nie zawracaj mi głowy, bo powiem policji wszystko, co wiem. Tiburcio? Co robisz? Szukam pewnych dokumentów firmowych. Jesteś zajęty? Nie, dlaczego? Możesz mnie zawieźć na lotnisko, lecę do Bogoty. Ciotka jutro bierze ślub? Nie, ale ma kłopoty i jadę ją pocieszyć. Co ich nie ma? Mam prośbę. Dbaj o ojca i Miguela, ale zwłaszcza o ojca. Zmobilizuj go, by się wziął w garść i wrócił do pracy. Inaczej stracimy firmę. Bądź spokojna, mamo. Wszystkim się zajmę. O nic się nie martw. Mówiłam, żebyś dał mi spokój. O czym mówisz? To ty. Przepraszam, z kimś cię pomyliłam. Ktoś cię prześladuje? Powiedz, kto, rozprawię się z nim. Nie. Po co przyszedłeś? Zapytać o Mabel. Naprawdę wyjechała? Tak, nie mogła, ale wyjechała. Dokąd? Nie mogła mi tego zrobić. Oczywiście, że mogła. Nigdy nie interesowało cię życie mojej przyjaciółki. Nieprawda, zależało mi na Mabel. Ona tak nie uważała. Cierpiała przez ciebie. Postanowiła wyjechać, by ułatwić ci życie. Jeśli nie powiesz, gdzie jest, to skarżę ją o porwanie. Kogo? Mojego dziecka. Nie możesz tego zrobić. Mogę? Nie zamierzam z tobą dyskutować. Powiedz jej, że jako ojciec dziecka mam do niego prawo. Myślałby kto. Niech to szlak. Mam poprosić Mabel? Tak, muszę z nią pilnie porozmawiać. To niemożliwe, nie mam pojęcia, gdzie jest. Moja siostrzenica nie przyjechała. Jak to nie przyjechała? Czekaliśmy na nią na lotnisku, ale nie przyjechała. Mabel nie przyleciała do Panamy? Nie. Dziwne, spakowała walizki i pojechała na lotnisko. Może tak, ale nie przyleciała do Panamy. Widziałam bilety. Teraz ja zaczynam się martwić. Mam prośbę. Jeśli dowie się pani, gdzie jest Mabel, proszę mnie powiadomić. Muszę z nią pilnie porozmawiać. Miejmy nadzieję, że nic jej się nie stało. Dziękuję. Obyś miała rację. Abonent chwilowo niedostępny. Proszę zostawić wiadomość po sygnale. Mabel, gdzie jesteś? Dzwoniłam do twojej ciotki w Panamie. Powiedziała, że nie przyleciałaś. Był tu Miguel i Felicito. Już nie wiem, co mam im mówić. Czyżbyś nagle zmieniła plany? Zostaw mnie w spokoju. Armido, to ja. Gertrudis.
Gertrudis? Gertrudis? Wybacz, że nie przyjmuję cię w mieszkaniu, ale tam jest Ismael i dzieci. Nieważne, tu też jest dobrze. Jak się czujesz? Źle. Mam ochotę umrzeć. Dlaczego życie tak nas pokarało? Dlatego, że urodziłyśmy się biedne, nikt nas nie kocha? Dlatego mamy pecha? Nie mów tak. Wszyscy mamy kłopoty. Masz Ismaela, który cię uwielbia. To prawda, wypijmy za niego. Ale nie mam mu nic do zaoferowania. Nieprawda. Wiem, co mówię. Nie mam pieniędzy, wykształcenia. Wierzyłam, że dam mu syna. Okazało się, że to niemożliwe. Najlepiej wiesz, jak ważne są dzieci w życiu człowieka. Skoro nie możesz mieć dzieci, może pomyśl o adopcji. Adopcji? Oczywiście, że tak. Obiecujesz? Tak. Wyglądasz na spiętego. Zaczekaj, odbiorę. Dzwonię, bo jest kilka spraw, które musimy omówić. Teraz nie mogę. Jestem w biurze i mam mnóstwo pracy. Czyżby? Mówię poważnie. Kłam dalej, a przyślę ci swojego adwokata. Rób, co chcesz. Żegnam. Muszę się czegoś napić. Rigoberto, zaczekaj, kłamco. Mówiłeś, że jesteś w biurze. Co to za jeden? Co tu robisz? Nie jesteś tu mile widziany, idź sobie. Zapomniałeś, że to mieszkanie jest moje? Nie pleć bzdur i wynoś. Kto to jest? Nie twoja sprawa. Już wiem, to twoja nowa zdobycz. Powiedział panu, że jesteśmy po ślubie? Nie jesteśmy po ślubie, wynoś się. Coś ci powiem. Myślisz, że on jest kimś? Znam go od 10 lat. Był nikim. Wyciągnąłem do niego rękę, pomogłem mu. Zobacz, jak mi się odpłaca. Wynoś się. Skończysz jak ja. Wynocha, nie mam zamiaru. Nic ci nie jest? Pomocy. Dzięki, że mnie uwolniłeś. Wszystko w porządku? Widzę, że było ostro. Wiem, dlaczego Rigoberto mnie rzucił. Ma kogoś. Przykro mi. Jestem beznadziejny. Od dawna robił ze mnie idiotę. Nie zasłużyłem na to. Jak mógł mnie zdradzić? Nikt na to nie zasługuje. Jesteś głodny? Pójdziemy coś zjeść? Twoje małżeństwo też przechodzi kryzys? Nie wiem. Armida ma wątpliwości, czy mnie kocha. Nie wie, czy chce znów za mnie wyjść. Nieważne, pomówmy o tobie. Co mogę powiedzieć? Wciąż ta sama historia. Człowiek się zakochuje, łamią mu serce i tak w kółko, aż do końca naszych dni. Niech to. Niezły poeta z ciebie.
Raczej nieudacznik. Nie sądziłem, że tak mnie to zaboli. Zachowuję się jak nastolatek. Taka jest miłość. Pocieszyć cię? To się nigdy nie zmieni. To ma być pocieszenie? Dzięki miłości żyjemy, ale bez niej też trzeba żyć. Teraz wiem, po kim jestem takim nieudacznikiem. Kocham Ismaela. Dał mi wszystko. Miłość, bezpieczeństwo. W zamian chciałam mu dać syna. Okazało się, że nie mogę. Chwileczkę. Na początku nie planowałaś tego. To był tylko interes. Nie było mowy o dzieciach. Wtedy go nie kochałam. Wiesz, co mnie przeraża? Gdy Ismael umrze, zostanę sama. Dlatego chciałam mieć dziecko. Dawałoby mi motywację do życia. Zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? Chcesz zrezygnować z miłości, bo nie radzisz sobie z tym, co cię spotkało? Małżeństwo polega na pokonywaniu problemów. Nie chcesz adoptować dziecka? W porządku. Ale co dalej? Zamierzasz się poddawać do końca małżeństwa? Jesteś na mnie zła? Tak. Nie doceniasz tego, co masz. Wiesz, jak trudno znaleźć kogoś, kto pokocha cię z całego serca? To cud. Ludzie się rozwodzą, bo poddają się przy pierwszym niepowodzeniu. Lepiej nie bierzcie ślubu, zapomnij o wszystkim. Wersja polska, TVN, tekst Michał Marrodan, czytał Paweł Straszewski.